Witajcie w kolejnej części Niesamowitych Gier. Dziś mam przyjemność zaprezentować Wam znakomitą strzelankę pierwszoosobową z 2005 roku. Beton Soldier jest grą osadzoną w niedalekiej przyszłości, a cały świat jest od dawna pogrążony w wojnie pomiędzy dwoma wielkimi blokami konfliktu. My natomiast wcielamy się w rolę czempiona walczącego po jednej ze stron. Rozgrywka jest dynamiczna, a akcja gry niemalże przez cały czas jest utrzymana w szybkim tempie i atmosferze zagrożenia. Przeciwnicy są opancerzeni i dopiero po zniszczeniu ich pancerza są podatni na obrażenia. My także posiadamy pancerz oraz wiele broni do wyboru, bowiem przed każdą misją będziemy kupować bronie i lepsze pancerze za pieniądze, które zarabiamy zabijając przeciwników i wrogich czempionów. Pojedynki z czempionami są istotnym elementem gry. Za ich pokonywanie zarabiamy sporo pieniędzy i awansujemy w lidze czempionów, dzięki czemu mamy możliwość zakupu lepszych pancerzy czy broni. Bowiem nieważne, czy jesteśmy snajperem, szturmowcem czy specjalistą od ciężkiej broni maszynowej. Do każdego rodzaju broni z czasem będą wychodzić nowe, lepsze, a zarazem droższe modele. Pokonywanie czempionów umożliwia także przejście do dalszego etapu misji, jednak co ciekawe, nie wszystkie pojedynki musimy wygrać, aby przejść dalej. Czasem, gdy poniesiemy porażkę, gra po prostu toczy się dalej, jednak nie zarobimy pieniędzy i spadniemy w rankingu czempionów. Czasami staje nam na drodze jeden czempion, natomiast w innych misjach będziemy musieli pokonać kilku. Wrogich czempionów, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, możemy wybrać przed rozpoczęciem misji. Jedni są łatwiejsi, drudzy wymagający. Oczywiście korzystniej wybrać najsilniejszych wrogich czempionów, bowiem za pokonanie ich zarobimy znacznie więcej, a i nasza pozycja w rankingu na tym skorzysta. Niektórzy z nich są jednak bardzo trudni do pokonania i posiadają umiejętności specjalne, jak na przykład dodatkowy pancerz bądź możliwość oszołomienia nas, przez co ciężko ich trafić. Za pieniądze oprócz zakupu niezbędnego ekwipunku możemy wynajmować najemników. Liczba możliwych do wynajęcia jest zależna od misji, którą aktualnie przyjęliśmy. Możemy zatrudniać snajperów, szturmowców czy inżynierów. Najbardziej przydatni są ci ostatni, gdyż mogą naprawiać nasz pancerz, dzięki czemu nie musimy wydawać pieniędzy na jego naprawę w jednym ze specjalnie wyznaczonych do tego swego rodzaju automatów, na które co jakiś czas będziemy mieli okazję się natknąć, a w których można zakupić także amunicję. Fabuła gry obraca się wokół chęci zemsty głównego bohatera na trzech wrogich czempionach za krzywdy wyrządzone mu w przeszłości. Jednak w mojej opinii tło fabularne niezbyt łączy się z tym, co oferuje sama rozgrywka, gdyż przemierzać będziemy głównie frontowe okopy, wielkie fabryki, stacje radiowe czy inne strategiczne pod względem militarnym obiekty, porozrzucane w różnych miejscach zdewastowanego wojną świata przyszłości. Będziemy także walczyć z robotami bojowymi, a nawet sami nieraz staniemy za jego sterami. Graficznie Beton Soldier wygląda dobrze, mimo że nie jest to już przecież żadna nowość. Podoba mi się również klimat tej produkcji i poczucie osaczenia przez wielu nacierających na nas przeciwników. Do tego naszym uszom towarzyszyć będą ciężkie industrialne brzmienia, świetnie doprawiające mroczny klimat wojny. Misji do wykonania jest sporo i często będziemy mogli zdecydować, którą z nich przyjdzie nam wykonać najpierw. Do Beton Soldier powstały dwa dodatki rozszerzające uniwersum tej gry o nowe kampanie i przeciwników. Osobiście polecam ten tytuł osobom ceniącym dobre gry FPS, ponieważ jest to bardzo interesujący i dosyć wymagający tytuł, który z pewnością warto poznać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi świetnymi produkcjami przedstawionymi w serii Niesamowite Gry.